Dzień dobry. Dzień kolejny i za mną już coś nowego zupełnie. Więc to jest etap chyba z dwóch dni, tak mi się wydaje, bo już ja już przestałam liczyć. Zresztą widzicie, że na domi drewno tych prac nie brakuje, więc czasami nagrywam tu, czasami nagrywam w części, którą ja wykonuję i już wam opowiadam, co też tutaj nam przybyło. No i pojawił się już Częściowo wykonany dach tutaj z płytek cementowych, czyli włókno cement. Cembrit to jest diamond, czy diamond 40 na 40 I tutaj, nie wiem czy będzie widać, ale jeśli się przyjrzycie, to ten pierwszy rząd przyręcznie jest wykonany z dwóch płytek, które są cięte na pół i tak zakładane. A dopiero później już idziemy tymi rąbami, i każdy jest przybity na dwa gwoździe dekarskie, oraz na taką zapinkę, którą już Wam też pokazywałem tutaj na narożniku. No i doszliśmy tutaj do okien. Do okien. Tak jest. No i niestety na tym etapie utkwiliśmy. Dlatego, że okazało się, że. No, nie wiem, czy ja wybrałem źle, czy, czy ja wybrałem źle. <laughs> Dobra. Ale jednak opierzenia tutaj. Sebastian, który wykonuje tą realizację, powiedział, że jednak lepsze będą inne. I po rozmowie z Fakro, bo to są okna Fakro, jednak zdecydowali, że będzie lepszy pomysł, ten, który chce Sebastian, czyli te opierzenia. Które ja tutaj zamówiłem są już dostarczone do, do dystrybutora. I czekamy na inne opierzenia. Tutaj mamy okna ftp v, jak pamiętam. I w dwóch wymiarach, tak? Czyli mamy takie wąskie. Dobrze, FTPV u 4 fsc W formatach 94 na 118 To jest to ostatnie po lewej. I 2, 55 na 98. No, i teraz jeszcze jedną Wam rzecz pokażę, bo to będzie widać w, no, gdzieś w tym miejscu. Albo inaczej, przepraszam. Tutaj będzie widać. Widzicie te listwy, prawda? Zrobię trochę ciemniej. Może teraz będzie widać troszkę lepiej. Widzicie tutaj te listwy, które minimalnie zmieniają nam kąt. Chodzi o to przełamanie, tak? Czyli mamy tutaj. Coś mnie, kurde, gardło boli. Sory. Mamy tutaj przełamanie dwóch kątów. 45 na bodajże 33. No i Sebastian wymyślił, że da się to oszukać lekko. Nie będziemy robić tego łamania takiego, które będzie bardzo widoczne. Tylko tymi listwami tutaj uda się to przejść z jednego kąta na drugi. I tak też jest robione. No, i tutaj pojawił się już kolejny etap pracy, czyli mamy drugą stronę domu. Jest usunięty materiał. Tutaj te belki, które Wam teraz pokazuję, to są 50 mm, czyli grubość pianki pil, ponieważ jej tutaj nie będzie. No, bez sensu ocieplać okap domu. Więc tutaj, w tych miejscach, wszędzie już jest wyrównane, ale bez pianki i pianka dopiero rozpocznie się od linii tutaj górnej tych belek pięćdziesiątek. No i opierzenie znowu, kolejne będzie potrzebne jeszcze na kominie. I tutaj również mamy te dwa okna, okna wąskie. Tak, tak, tak. Czyli na tych etapach tutaj zeszło, mówię, no ze 2-3 dni więc tak to wygląda na dzień dzisiejszy. Czyli dzisiaj mamy niedzielę. Wolny dzień, zimno, trochę się zrobiło, ale przestało padać i bardzo dobrze. Więc zobaczycie, co i jak dalej. Już się trochę prezentuje, prawda? Już widać, jak ten tak będzie wyglądał. No i myślę, że to. W osiekowy też mi się podobał, oczywiście na samym początku. Później on szarzał. Z, z, zmienił się już później troszeczkę w jakieś tam inne kolory, a tutaj myślę, że to będzie też się pięknie prezentowało tutaj u nas. Dobra. Dzisiaj dziękuję Wam serdecznie i widzimy się już w kolejnych nagraniach.